Islandia jest nazywana krainą lodu i ognia. Ogień to wulkany i pola geotermalne, które odwiedziliśmy na północy wyspy. A gdzie znaleźć lód? Poszukamy go w tym odcinku. Opowiem także, gdzie najlepiej robić zakupy i jak smakuje tradycyjny islandzki przysmak o nazwie Hákarl. Zapraszam. Jesteśmy w pensjonacie Tumhult Guesthouse. Kolejna miejscowa na naszej trasie. 8.2 na bookingu, więc całkiem nieźle. Jest to całkiem duży pensjonat, 7 pokoi. Okazuje się, że jesteśmy tylko my, więc znowu mamy całość dla siebie. Salon, duża kuchnia. Marta coś przyrządza, już się rozgościliśmy. I nasza miejscowa jest praktycznie na całkowitym odludziu. Jesteśmy tylko my, parę ptaków, wielka dolina i fiord. Lodowce zajmują około 10% powierzchni wyspy i przeważnie pokrywają tereny aktywne wulkanicznie. Cztery największe to Vatnajökull, Hofsjökull, Langsjökull i Myrdalsjökull, pod którym drzemie czynny wulkan Katla. Lodowce Islandii ze względu na swoje położenie nie są łatwo dostępne dla turystów. My podróżujemy osobówką, bo jej wypożyczenie jest kilkukrotnie tańsze niż auta terenowego. Czy uda nam się naszym małym autkiem dojechać wystarczająco blisko, aby dostać się na któryś z nich? Na szczęście niektóre jęzory lodowcowe dochodzą aż do samego wybrzeża, wzdłuż którego prowadzi droga numer 1. Pojedziemy nią na zachód i spróbujemy podjechać najbliżej lodowców, jak tylko się da. W tym odcinku nie będzie nam towarzyszyć islandzka muzyka, ale polska. W końcu też potrafi być bardzo nastrojowa. Jedziemy wzdłuż południowego wybrzeża Islandii. Pogoda niezbyt ciekawa. Zwiedzamy po drodze różne rzeczy. Miał być jakiś gejzer puchający z morza, ale nic nie znaleźliśmy. Oglądaliśmy jakąś rzeźbę w kształcie jajek. Zobaczymy, co nas dalej będzie czekać. Na razie szału nie ma, ale widoczki całkiem. Przed nami w oddali majaczą jęzory lodowca. Staramy się do nich dojechać. Droga jest szutrowa z dziurami. Czy nam się uda? Zobaczymy. Wiecznie niski kończę się tam, gdzie zaczyna. No i się troszkę sfrajerowaliśmy, bo co prawda lodowiec jest już bardzo blisko. Ale niestety za taką dosyć szeroką i rwącą rzeką nie za bardzo da się ani przejść, ani przejechać. Na razie musimy zadowolić się jedynie widokiem z oddali, ale jedziemy szukać dalej. Dojeżdżamy do zarąbistego miejsca, gdzie jest jezioro, po drugiej stronie jest lodowiec, a kry lodowe odłamujące się dochodzą aż pod ten brzeg. Dotarliśmy do Jökulsárlón, laguny lodowcowej wypełnionej lodowymi górami. Ogromne bryły odrywają się od lodowca Vatnajökull, a następnie dryfują powoli w stronę morza. Miejsce jest tak popularne wśród turystów,
że czujemy się bardziej jak w centrum miasta, a nie jak na odległym islandzkim pustkowiu. Na tych, którzy chcą się dostać bliżej lodowca, czekają motorówki i amfibie wodne. My za to żałujemy, że nie przybyliśmy tutaj późnym wieczorem. Na szczęście zaraz obok znajduje się drugie, nieco mniej oblegane przez turystów jezioro Fjallsarlon. Jest nieco mniejsze, a atmosfera przy nim jest o wiele bardziej kameralna. Co tu jest ładniej niż tam? Inaczej. Lodowiec jest bliżej. Oh my God, oh my God, it's you. Since a thousand years, a thousand years, I have been alone. Góry i kry lodowe pływają tak blisko, że niemal można ich dotknąć. Niestety, tutaj też nie udało nam się postawić stopy na lodowcu, bo znajduje się on na drugim brzegu jeziora, a dotarcie tam wcale nie jest takie proste. Musimy zatem szukać dalej. Jadąc drogą numer 1, wzdłuż południowego wybrzeża, warto zobaczyć nie tylko lodowce. Jedną z ciekawszych i łatwo dostępnych atrakcji jest kanion Fjallrargljúfur. Krótka piesza wycieczka wystarczy, aby dokładnie obejrzeć go z góry. Koniec wizyty w kanionie pogoda się popsuła. Gdy pada, można załatwić bardziej przyziemne sprawy, na przykład zakupy. Na Islandii w restauracjach można wydać majątek. Dlatego, aby coś zjeść, trzeba robić zakupy w marketach. Najtańszą sieciówką supermarketów jest Bonus z taką różową świnką. Znajduje się praktycznie w każdym większym miasteczku. Niektórzy piszą, że na północy nie ma sieci Bonus, to nieprawda, byliśmy na fiordach zachodnich, też Bonus się znalazł. Natomiast drugą jest Kronan. Zaleta Kronana jest taka, że jest czynny dłużej. Bonus zwykle zamyka się około godziny 18, Kronan zdarza się 20, 21, też jest otwarty. Ale w żadnym markecie nie znajdziemy mocnego alkoholu. Jedyne, co tu można znaleźć, to takie piwo Viking, które ma raptem 2,25%. Gdzie zatem pójść, żeby kupić coś mocniejszego? Tutaj, do sklepu sieci Vinbudin. To jest jedyny sklep alkoholowy, jedna sieć sklepów alkoholowych na Islandii. Czynna dosyć krótko, ale można tutaj znaleźć zarówno mocniejsze piwo, jak i wszelkie inne mocniejsze alkohole, które znamy u nas w Polsce. Natomiast ceny są kilkukrotnie wyższe niż u nas, więc jak potrzebujemy, to lepiej zaopatrzyć się na bezcłówce przed wylotem. Przy okazji kupiliśmy w sklepie obok coś takiego. To się nazywa hakarl. Jest to mięso rekina, w jakiś specjalny sposób marynowane. Jak to jest robione? Pamiętasz? To jest zgniłe mięso rekina. To jest zakopuje się w beczkach na parę miesięcy mięso właśnie rekina, to żeby pozbyć się mocznika. To jest zgniłe mięso rekina. Ponoć pachnie okropnie. Smakuje... Nie wiem, zobaczymy. Żeby zabić ewentualny kiepski smak, kupiliśmy piwko. Sprawdziliśmy, w Islandii jest dopuszczalne 0,5 promila alkoholu, więc możemy parę łyków wypić. To co, próbujemy? Zaraz zobaczymy, jak to pachnie. Wąchasz pierwsza? Będziemy to jeść?
Ktoś do tego nasikał? Otwieramy okna. Jak w kiblu, w którym się tydzień nie sprząta. O Jezu! Wygląda apetycznie. Na szczęście na filmie nie da się przekazać tego wrażenia. No nic, próbujemy. Ja chyba już nie chcę. Potem będziemy się dezynfekować chyba. Najpierw otworzę chyba piwo. Dobra, ja próbuję. W smaku to nie ma. I chyba na szczęście to nie ma smaku. Próbuj. Próbuj. Jakie wrażenia? Marcie nie smakuje. Dlaczego tego nie zjadłaś? W smaku to jest jak tłuszcz połączony z takim śmierdzącym serem. Ja zjem jeszcze jedno, ale musimy to popić czymś. Resztę musimy szczelnie zamknąć. I albo się tego pozbędziemy, albo komuś podarujemy w prezencie. Posileni ruszyliśmy na dalsze poszukiwania. Niedaleko jęzora lodowcowego Solheimajökull znajduje się parking, do którego dojechaliśmy bez żadnego problemu. Tym razem udało się dojść pod sam jęzor lodowca. Co prawda są znaki mówiące, że trzeba się zatrzymać tam, przy tamtej tabliczce. Ale bez problemu można było dojść na sam lód. Uważamy z Martą, że w sumie jest bezpiecznie. W końcu organizatorzy całkiem solidnie wszystko posypali żwirem. Samodzielny spacer po lodowcu jest stanowczo odradzany ze względów bezpieczeństwa. Nie ma tu wyznaczonych szlaków, a wzgórze lodowe poprzecinane są licznymi szczelinami uformowanymi przez wodę. Dlatego nie szliśmy daleko w głąb, chociaż trochę nas kusiło. Mieliśmy szczęście. Jak przyjeżdżaliśmy, tutaj padało. Na lodowcu, jak byliśmy z godzinkę, przestało padać, było ok. Teraz znowu pada. Taka islandzka pogoda. Islandzka pogoda wcale nas nie zniechęca. Mamy jeszcze wiele miejsc do odwiedzenia, o których opowiem w kolejnej części.